Cześć, System Activate Świru. Witam Was w Somie, gdzie okazuje się, że dojechaliśmy, dotarliśmy się do Tety przyszliśmy tutaj po Dumbata, cokolwiek to kurwa jest, ale podobno wytrzymuje zajebiście ciśnienie w otchłani, do której zmierzamy. Też nie pamiętacie, o co chodzi? No to kurwa, witam w klubie. Jesteśmy Simon, mamy w kieszeni koleżankę. Co może pójść źle? Oh. Strasky, wake up Dr. Masters, we're bringing in Akers. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Ripke. He's all butchered by structure shrapnel. The valve tripped in a number on him. Brandon, flip the panic switch on the seat. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Blah, 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 blah. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Tak, teraz pamiętam, bo tu ogólnie też przyleciał wtedy jakiś debil i pomordował wszystkich. No to przecież ja wiem te wszystkie rzeczy. Co było dalej? This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. Alright, everyone. Show's over. Get back to work. Jak miło od razu i cieplutko robi się na serduszku, kiedy wasz dowództwa mówi takie kurwa przyjemne dla ucha rzeczy. Co to jest? Thank you, Catherine. Wait. I'm already here. Where are you? Co ty kurwa jesteś? Hello? Jednak? Who is that? Masz kamerę? Mark? Nie, no, jestem Simon. We haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh. I was so worried something had gone wrong. Bo poszło. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. A ty szmaciarzu się nie przedstawiłeś? How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Hola, 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 hola. Czyli tak, jest sobie człowieczek, jest sobie robocik, i ten zostaje zeskanowany do robocika. No właśnie, staram się też zrozumieć, ziomek, więc trzymaj bajery na sekund 5. Czyli jest was dwoje wtedy, bo jesteś klonem. Znaczy, ten robocik jest klonem tego ziomeczka. No i wtedy się zabija człowiek? I że niby to ta jaźń ma przetrwać tylko i wyłącznie? Czy to jest kurwa jebany klon? Prawdziwy człowiek umarł. Jaki sen? Jak? Po co? Dlaczego? Co kurwa, nie mogli wejść do warki normalnie, tylko musieli wejść jako roboty? Jesteś dziwna, wiesz? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Catherine, to jest nasza ziomeczka z kieszeni? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? Śmierdzisz kupą pod wodą.
This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, Simon the Cheapo. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Mogę cię wyłączyć już? Bo to chyba się stanie, jak wyciągnę tego wtyczkę, co nie? Chcesz? Cóż, więc i człowiek, jej człowiek, i kopia tego człowieczka. Już po wszystkim. Cóż. Taki zemierz Madziarz. Dobra, ziomek, idziemy do Tety. Co może pójść źle wciąż? Dobra. Authorized personnel only, to jest... Bliatiful. No, kurwo, to nie są łatwe rzeczy. Widzę teraz. Panie Simon, jesteś pyszny. Kurwa, trzeba się namachać tą ręką bez kitu. Odpaliłem tetę. Wszystko się otwiera, zapiziałe jest strasznie. Tak, pierwsze o czym myślisz, to żeby wejść do takiego miejsca, nie? Wygląda jak pierdolony loch. Może to... Fuck. Chuja do dupy, a nie... Żarów. Jak się... Jak kurwa... Nie, no mam. Paliłem. Tak chujowo widać po prostu. A, to spoko, to spoko. Jest kamera, cześć, to ja, Simon. Dzięki. Potwór, nie możesz chyba tu teleportować, nie? Taką nadzieję. Jadem. Jest jaśniej, to fakt. Ale nie jest przyjemniej wcale. To też fakt. Dobra, halo. Okej, wszystko działa. Uuu, tutaj to już w ogóle jest jasno. I krew. Hello? Anyone there? To ja, Simon. Well, Catherine, we found Theta. Yay! Tyle kurwa wygrać. O, ktoś się chciał tu rozbić? To fajnie. Dobrze. Dobrze. Nigdzie nie możesz wejść, Simon. Jesteś spierdolony. Coś tu jest takiego ważnego jakoś? Nie widzę żadnych... Jest tu kurwa, nie widzę, ale na pewno się tam dostaniemy w pewnym momencie. Uwaga, bo ślisko. Wezmę to ze sobą, żeby się nie prześlizgnąć. Chodź. Fuck. To nie rokuje dobrze. Uuu, mogę wziąć ciebie i wyrzucić. A, to ja tylko. Okej, to tylko ja. Tylko ja. Ty mam pomysł, trzeba rozjebać to okno, które już jest pęknięte. Pierdajmy z lol. Fuck. She was a dancer. A? Co? Kurwa, nie jestem z pierwszej łapanki. Tetere, szmaciarzy. Okej, więc jesteśmy w miejscu, w którym nie powinniśmy być najprawdopodobniej, prawda? Nic. To czemu sobie wydobywali na przykład oczy albo coś, skoro i tak się zabijali? Bez sensu. No okej, tam już mi się w kurwę nie podoba. Tu jesteś, Patos 2. Karteczka, stary komputerek. O, kulka, co tam jest? What? Fuck.
O, kamerka! Ktoś tu nagrywał jakieś porno na YouTube. We're here? We're here! Okay, great! Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic. At least it feels worth doing. Yeah, ogólnie to się spisek jak skurwesem. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Wow, dzięki, Kat. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. The Dunbat, bla 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 bla. Nic, tylko problemy i upierdliwość, kurwa, i cały czas pod... Nie zesraj się, Simon, chcę zaskoczyć. Okej, tam nikogo nie ma. Dzięki, Kat. Może jutro. Tak, ogólnie tak czy srak jest źle, więc chuj, przyjdę najpierw ten. Thanks, Drummer, that's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. Proxy. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kinda sounds like a warning. Ta, a to brzmiało jak kurwa krzyki. Fuck me. Po co Simon tam kurwa lezie? Po co? Zapis gry. Not good. Fuck me. Okay. Ślepy zaułek chyba. Okej, wejdę tutaj. Żyjesz? Ktoś tu chyba żyje. Żyje! Halo! Nie wiadomo, czy coś tam. My name is Lola. Fuck, nie my name is Lola. Ziomek! Kurwa, no... Nic z tobą nie mogę zrobić, to ty tak grzesz ryło? Pierdol się. Kurwa, czy ja naprawdę mam tą latarkę? Ale jest spierdolona strasznie, bo chuja nie... O, coś tam widać. Nope, nic nie zrobię z tym ziomkiem. To ja robię hałas. Kurwa, nie mogę z nimi... Co? Co za awantura? Chcesz się kurwa... Okej! Spierdalamy stąd! Simon! Wypierdalaj! Fuck!
to wyszło, to coś wyszło, to coś wyszło, to coś wyszło, to coś wyszło. To niedobry znak, kurwę, co? Cieszę się, że znaleźliśmy kogoś, z kim możemy podyskutować i że ten ktoś... w kurwę nie chce z nami dyskutować. Idziemy tędy. Okej, okay, tu jest lepiej, tu jest jaśniej. Biegnę, biegnę, biegnę. Tu są jakieś drzwi. To nie za dobrze też. Nie no, jasne, zatrzymaj się tutaj, kurwa, na chwilę, na pewno nic zwyczajnie nie przejdziemy. O, drzwi. O, drzwi to akurat był dobry pomysł. So far. It doesn't make any sense. Theta is clearly the best option for survival. Fuck me, tam jest strasznie dużo drzwi. Ale zobaczmy, co jest w kiblu. Blenele. Prysznice. Kibelki. Kibelek. 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 I ostatni też kibelek. Okej. Okay. Skoro to już sobie... O kurwa, winda się spierdoliła. Where the hell did they all go? If Theta is out of the picture, where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Co jest na ekranie? Error, 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 error. To jest karta, którą miałeś na myśli. Fuck. Nie zaglądam. O, dobra, to mogę zagrać. Okej, Trinchan! Jestem w twoich tych. Hey, that's my room. No, you jestem w twoich petach. A souvenir? No, it's just memories. Fajna laleczka. Szkoda, że się wodę nie napiłaś. Szczota, już ci się nie przyda, bo jesteś pierdolonym pikselem. O, spoko. You have a lot of toys. No, jesteś trochę pierdolona. Czy znajdę gdzieś dildo, że ona się tak uśmiecha na dzień? Okej, okay, tu coś mamy. Dziennik. I Morgan Reed testowała dzisiaj maszynę. Widać było, że urządzenie zostało zaatakowane przez wał. Ale co gorsza, złożono je w toporny sposób. Jakby ktoś stworzył je specjalnie tak, żeby wał je przejęło. Po aktywowaniu maszyna otworzyła pokój razem z Reed. W którymś momencie Imogen została zeskanowana i załadowana jako symulacja wewnątrz przestrzeni wirtualnej. Ten pokaz ją zaszokował i został szybko wyłączony. Przeraża mnie, jak bardzo przypomina to moją kapsułę AR. Po rozebraniu maszyny zwanej Vivarium, którą aktywowała Reed, jasnym stało się, że wał skopiowało projekt mojej kapsuły, żeby otworzyć miejsce dla symulacji Reed. Obie konstrukcje są faktycznie bardzo zbliżone, z jednym wyjątkiem. Podczas gdy moja kapsuła mieści dwuwymiarowych ludzi stworzonych z modelów neurografów, skany mózgowe Vivarium żyją. Nie jest ono ograniczone przez zawartość zeskanowanego mózgu, z którego został otworzony obraz Reed. Reed wewnątrz Vivarium była doskonałą kopią. Mogę to zrobić. Potrafię ocalić ludzkość. Jestem w stanie zbudować kapsułę wirtualnej rzeczywistości, która pomieści każdego członka załogi Pathos 2. Nie wiem, jak to zadziałało w Vivarium, ale mogę otworzyć technikę skanowania wał, używając foteli pilota. Już teraz są wyposażone w niezbędne bębny elektromagnetyczne. Czyli jednak chodziło o to, żeby ludzkość przetrwała, żeby ją po prostu zeskanować i wpierdolić ich, kurwa, kopie komputerowe w wirtualną rzeczywistość, ale pojebane. Ale fajnie, ale pojebane. Pojebane, pojebane. Poszło łatwiej niż myślałem. Ustawienia foteli pilotów zezwalają na dyfrakcję i przepływ wysokiej energii potrzebnej do wykonania skanu. Podejrzewam, że wał od dłuższego czasu używało foteli do wykradania nam skanów. To tłumaczy kwestię klonów. Wał musiało wykraść skany osób korzystających z foteli pilota i dzięki nim stworzyć podstawę dla inteligencji maszyn. Aha, dobra, to też mniej więcej czaję, ale to może też na początku, jak się zaczynało, co byliśmy na fotelu, zeskanować sobie mózg i w ogóle, to może też jesteśmy skanem, tak zwyczajnie, no, wiecie, o co mi chodzi, tak? Zaskakująco pozytywnym odzewem ze strony grupy oficjalnie rozpoczynamy projekt Arka. Zamierzamy zeskanować tyle osób, ile zdołamy i załadować ich do kapsuły. Potem wystrzelimy ją na orbitę z użyciem działa kosmicznego. Miło jest sobie pomyśleć, że dzięki temu coś po sobie pozostawimy. Ale bez nas. Nic o nas bez nas, ziomek. Mark Sarang zabił się po skanowaniu. Sugerował wszystkim, że jeśli też się zabiją, to w jakiś sposób pozwoli im to dostać się do Arki. Nie wiem, jak miałoby to działać. Wywołało to gorącą dyskusję wśród załogi, rzekomo jest to moja wina.
Trochmeier jest tam niewściekły. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Kapsuła AR. Uwagi. Richard dał mi zbiór modeli SI, których nigdy wcześniej nie widziałam. Wykorzystał jeden z nich, by stworzyć nowego mieszkańca do Katrin z kapsuły i jej gromadki skanów. Nowy sposób symulowania turbulencji znacznie poprawi system pogodowy. Implementacja RIT nie poszła pomyślnie. Ponawiamy próbę. RIT przejawia agresję w stosunku do reszty. Jest zbyt prawdziwa. Kurwa, ale pojebane. Pojebane strasznie. Dobra, przyjrzymy ten pokój jej do końca jeszcze. Wachlarzyki, kurwa, laleczki. Dildo. Nope. Dobra, jest ostatnie. Ostatnie szuflady. Nożyczki, pięknie będzie się nimi pocięła na końcu. Stodel? Nie wiem co to jest. No dobra, wiesz co, Katrin, chuja tu masz w tym pokoju. Myślę, że kwiatek ci zdech. Zużyte kondony czy coś. Lep. Dobra, ostatnia szafka. Nie ma nic, nie, jest misiu. Jesteś kurwa spuchny bez tej rączki. Your teddy bear could use some repairs. Trochę skiska. Dobra, ludy. To będzie powrót do Somy, którą nadrobimy i myślę, że skończymy wkrótce. Zamknij ryj, miś. Gdybyś kurwo mógł. Tak. I... O, tu jest światło do zapalenia tak ogólnie. No proszę, kto by pomyślał. Człowiek uczy się całe życie albo nie życie. Dobra, ludy. Chodziło mi o to, że... Somę polecimy dalej. Na razie to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeśli się podobało, lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie i bierzecie wypadki. Zobaczcie, jak Joker ją postrzelił.